Witam serdecznie, nagrywa się, mam nadzieję, że się nagrywa. Biegnę po miecz. I nie złapałem go. Niestety. No szkoda, szkoda, bo będzie mi potrzebne wiele mieczy. Albowiem dzisiaj chcemy sprawdzić asasynów. Chcemy sprawdzić asasynów w secie 7,5. Także tak też zrobimy. Będzie to Assassin Cavalier Comp. I zobaczymy, czy to działa. Podobno działa. No, wydaje mi się, że asasyni w każdym secie sprawiali kłopoty swoim przeciwnikom, więc raczej nie może być inaczej. Wydaje mi się też, że w każdym secie asasyni byli obecni w TFT. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że się nie mylę. Biorę dwóch kawalerzystów, ponieważ to właśnie będzie nasz front. I biorę również tego gentlemana, który chce się tutaj zrobić na dwójkę. Zobaczymy, czy poleci jakiś gold, żeby tego dokonać. Także naszym carry w tej kompozycji będzie oczywiście Rengar. Będziemy go slow rollować na poziomie 7. Na 3 gwiazdki, miejmy nadzieję. No i oprócz niego będziemy też slow rollować Dianę oraz Juliaczka. Także bardzo mocne jednostki. Tutaj widzimy też byłaby Lux na drugim poziomie, gdyby jej nie sprzedał chyba przed chwilą. Nie, poczekajcie, to była chyba Zyra. No dobra, to nie ma tego złego. Natomiast można ten Lux w sumie wziąć, żeby na razie nas skierowała. Próbowała kierować nas. No i co? I chyba tak to będzie na razie wyglądać. Także do 7 poziomu staramy się dotrzeć jakąś kompozycją, jakąkolwiek, byle się utrzymać dobrze. No jak widzimy, te przedmioty tutaj takie sobie jeszcze. Dobra, Sulfur Board będzie bardzo wskazany, tak myślę na razie. Mamy tutaj kolejne powtórki. Może wziąć. Co ja wziąłem? Czemu ja... A, dobra. To nie jest taka powtórka, jak myślałem, że będzie powtórka. W każdym razie... No nic nie jestem w stanie zmeszować raczej. Mogę zrobić Zephyr, ale w sumie to potrzebne mi jest do Bloodthirstera. Także chyba po prostu zostawiam to. Jest jak jest. Akceptuję ten stan rzeczy. W secie 7,5 raczej jest mała szansa, że na początku pojawią się asasyni w tych pierwszych rundach. Z tego względu, że asasyni zaczynają się od tych jednostek za 2 golda, z czego tych za 2 jest chyba tylko jeden. Ta dokładnie Kiana jest jedna. Wcześniej był jeszcze Kane. Natomiast to tutaj jest jak jest. Fajnie by było cokolwiek zabić, ale wydaje mi się, że to się nie wydarzy. Bardzo mocno tutaj ktoś otworzył. W przeciwieństwie do mnie. Natomiast to może sprawić, że będziemy mieć pierwszeństwo na rundzie. Zobaczmy sobie takiego Malphite'a, może jakaś jednostka na 2 gwiazdki się z tego zrobi. Zobaczmy. Nie zrobiła się. Natomiast Dragonmancer. No tak tutaj na razie nie za ciekawy ten początek. Tutaj nic nie mogę skleić, tutaj nic mi się nie klei. No to po prostu czekam. No akceptuję to i robię tego lustrika, żeby być może zwiększyć swój dochód. Teoretycznie jakbym to sprzedał, to miałbym tutaj 4, 5, 6, 7, 8. Mógłbym to zrobić. Mógłbym to, kurczę, zrobić. No to może tak zrobić. Zrobię to w ten sposób, no bo jak gram pod lustrik... O Jezu, i nagle wygrywam to. Niedobrze. No dobra, to zawsze jest jakaś ekonomia. Zawsze jest to jakaś ekonomia. Kto to, co to? After each player combat. Ej, nie wiedziałem, że coś takiego jest. Wcześniej był Mage Conference, teraz jest Dragon Master Conference. Fajnie. Coś nowego. Zobaczmy, co się tutaj trafia. Cannoneer. Co jest lepsze? Która opcja jest lepsza dla nas?
No przede wszystkim musimy coś dołożyć. Dlatego może dołóżmy tak. I zobaczmy, co się wydarzy z takiej kompozycji. Mamy już powyżej 10 golda, to nas oczywiście pociesza. O, tutaj są jakieś lootmastery. Będą dropić przedmioty. Teraz pytanie brzmi, jakie itemki dla Rengara? Więc przede wszystkim Infinity Edge, jest to chyba najważniejszy przedmiot dla każdego asasyna. Czy zawsze na tych asasynach jest Infinity Edge? A oprócz tego Bloodthirster, czyli to już są dwa miecze. Teraz jaki item jako trzeci? Wydaje mi się, że Edge of Night, aczkolwiek gdyby szło trochę inaczej, gdyby nie było opcji na Edge of Night, to chyba ktoś tam polecał Hurricane. I to może być bardzo ciekawe, zważywszy na to, jak zachowuje się Rengar i jak szybko atakuje w pewnym momencie. To może być dobre. Natomiast tutaj bierzemy oczywiście miecz, bo miecz trzeba mieć. No i co? Codziennie, dopóki ten set nie pojawi się na naszych serwerach EULE, znaczy głupio powiedziałem, dopóki nie pojawi się na oficjalnych serwerach, to gramy ten set oczywiście na serwerze testowym. Serwer testowy nazywa się PBE. Możecie sobie to wygooglować, możecie sobie założyć konto, możecie też sobie już testować i uczyć się tego setu. Natomiast wiąże się z tym taka sprawa, że gramy po prostu cały czas z widzami. Dlatego jeśli chcesz pograć ze mną ten set, no to zapraszam Cię codziennie na streamkę o 22 i możesz się dołączyć do naszych gierek. Ewentualnie poobserwować, co tam sobie rzeźbimy. Atmosfera jest bombowa. Mamy bardzo szalone dziewczyny, także nie przestrasz się tym, co się czasem pojawia na czacie. No jest ciekawie, jest sympatycznie. Także zapraszam wszystkich serdecznie. No i zapraszam też na Discord. Tymczasem, no, dostajemy w cymbał. Szkoda było tej jednej wygranej, która przerwała mi streaka, bo teraz byłby całkiem obiecujący. No, ale jest jak jest. Chłopy mają dużo dwójeczek, tutaj jakieś bajery, szmery, bajery, co tu się dzieje? Knife's Edge. Ja już mam pierwszego asasyna. Albo dopiero. Oczywiście liczę na Rengara, bo mógłbym zabizować fakt, że asasyni przeskakują frontline. To z reguły sprawia, że gra jest łatwiejsza. No i co? No ale na jednym asasynie to dupa. Też za bardzo nie mam... Znaczy, no muszę ten item gdzieś dać. Wrzucę go może na Lux na razie. To takie głupie trochę, ale... Dobra, wiecie co? Zróbmy inaczej. Zróbmy w ten sposób. Żeby ten item chociaż był jakoś wykorzystywany. Ponadto mamy teraz ekonomię bardzo fajną. Mocny front. Jak tu się przekopać? Chłop farmi itemki. Chłop radośnie farmi itemki. Natomiast my naszą senną level 1 próbujemy coś zdziałać, ale to raczej dupa. Dupa blada z tego wyjdzie. Natomiast Diana coś tam zabiła. Co oczywiście nam bardzo pasuje i co jest bardzo wskazane dla naszego jestestwa. Tymczasem tutaj jeszcze się dzieje walka, o, ale potężna karma. Ale bombę walnęła. No nice. Ciekawe, jak karma reroll sobie radzi teraz. Tymczasem tutaj nic nas nie interesuje, chyba że chcielibyśmy obrać jakiś inny kierunek. Może jakieś Shimmer Scale, Swift Shoty albo inne bajery. Gra nam właśnie tu proponuje. Mówi, zobacz jakie bogactwa jeszcze tutaj można znaleźć w arsenale naszych pionków, jak to ludzie mówią. No ale my jesteśmy tutaj uparci i chcemy zrobić asasynów. Ekonomia jest już naprawdę mocna. Switch. Dobra, to tutaj sobie poprawimy sklepy. I mamy znowu taki komponent, ale mamy też przepalacz, więc chyba sobie coś przepalimy.
Przepalimy sobie styki. Wszystko kwestią gimnastyki. Dobra, zobaczmy to. Cyk. Ucznictwo zawodowe. No i co zrobić z tym? Mógłbym wziąć tego misia i próbować go ulepszyć. Byłby lepszym carry teraz niż to. Niż to stan. Trzymaj niedźwiadku. Może coś tam sobie porobisz z tym. Może coś pozabija. Diana też się bardzo stara. To możemy sprzedać. Ale mają itemki. No natomiast to cały czas daje nam dogodną pozycję, jeśli chodzi o wybieranie przedmiotów na kole, byleby stracić jak najmniej HP. No to niestety nie jest zbyt korzystne dla nas, tracimy dużo. Scale Scorn Heart. My sobie weźmiemy takie coś. Oraz jedna roleczka. Kroczek do przodu. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli się stabilizować na poziomie 6, bo gra nie daje nam rzeczy. Także zestabilizujemy się do 20 golda pewnie. Nie mamy takiego szczęścia jak nasi przeciwnicy. No cóż, cóż mogę powiedzieć, taki nasz los. Także miejmy nadzieję, że znajdziemy wtedy Rengara, że może nawet się ulepszy. Jak najwięcej ulepszeń oczywiście będzie bardzo wskazanych. Tutaj jakaś laguna, laguna matata. Albo jak to mówią nasi widzowie na czacie, lagunga. Także okej, takie rzeczy się dzieją. No proszę, tutaj sobie całkiem nieźle poradziliśmy. Wygląda nawet na to, że wygramy. I znowu streak przerwany. No dobra, już dużo HP straciłem, więc nie będę płakał. No i co teraz? Cyk. Dobra, może zróbmy małą rolkę. Jakąś małą rolkę. Kiana! Mogłem wziąć Kianę i nie wziąłem. I Juniaczka nie wystawiłem. No dobra, no wyszło jak wyszło. Troszkę się ten front ulepszył. Tego Juniaczka trzeba wrzucić. Tutaj dostaniemy jednego goldzisza, więc nie muszę sprzedawać Sejuani. Mocno się zrolowałem. Szkoda, że tego Rengara nie trafiłem, albo szkoda, że Niedźwiedź albo Olaf nie ulepszyli się na drugi level. Bo to dałoby nam troszkę lepszą sytuację. No jest to strasznie unlucky gierka, nie lubię się stabilizować na 6 poziomie, to się w ogóle bardzo rzadko dzieje w moim przypadku. Bardzo rzadko w ogóle pozwalam na to. No ale jest jak jest, no co zrobisz? Nie masz wyjścia, idź po ten miecz. Idź po ten miecz. Jakbym wziął Niedźwiedzia, to by mi się Tomsko połączyło. Co ja wziąłem? Co to jest? Lisin. Tak czy nie? To chyba Lisin. No tak. Także Lisin raczej bezpieczny. Zobaczymy, co tu się dzieje teraz. W sklepie. Cyk. Fajnie. Możemy to wziąć. Może to być naszym carry na razie. Teraz pytanie, czy chcemy tego słonika może też wziąć, póki co. Myślę, że możemy. Poświęcimy też w ten sposób.
W sumie Blood Thirster był dobry na Swayla, tylko tak, nie wrzuciłem żadnego przedmiotu na ten Dark Flight i to jest mój problem, mój błąd, zaraz to zrobię. Tylko pytanie, co ja chcę tam wrzucić, chyba portal na razie wrzucę. Portal mi się potem przyda chyba. Także tutaj niestety w cymbał. To jest ta karma. Ta karma, która tyra nas wszystkich. Ale jestem biedny, mam takie early, że nawet nie mogę się doczłapać, kurczę, do tych Rengarów, które chciałem zagrać. Przykre. Smutne oczy drobiu. Dobra, to teraz wrzućmy to. Aha, dobra. Okej. Ja z jakiegoś powodu myślałem, że mam 4 jednostki Dark Knight i się zastanawiałem, jak to jest w ogóle możliwe. Ale przecież Swain jest Swainem i daje takie rzeczy. Także trzeba go zrozumieć. Jestem liniaczkiem. Na razie niech sobie czeka chyba. W ogóle wczoraj udało mi się zrobić gildię i zrobiłem Jace'a na 3 gwiazdki i to, co on zrobił, było niesamowite naprawdę, to wam muszę powiedzieć. Aha, i też teraz kolejny minus jest taki, że mam smoka i Scalescord nie działa wtedy. To chyba nie jest dobry pomysł, że tak jest. Także chyba tego smoka wyrzucimy jednak. Chyba jedna klepa. I nawet po tej stabilizacji nie jestem w stanie tutaj nic zrobić. Jest lipa! Ale ja wierzę, że coś jeszcze się z tego ukręci. Jeszcze tutaj bata z tego ukręcę jakoś. Więc tak, tego się pozbywam. Mogę zrobić wręcz tak. Wydaje mi się to dobre. Bo mógłbym teoretycznie Warriora wrzucić, ale... Ale 5 kawalerzystów to chyba brzmi dobrze. No i co? O! I Dianę sprzedałem odruchowo. Kurde, ale jest ten. Jest Rengar. Ajajaj, jest Rengar. Olaf ma level 2, ale dobra, walić to. Walić to, kurde. Dawaj Dianę. To jest mega głupie, co ja robię, tak mi się wydaje, no bo przecież on był silniejszy. Ale ja tutaj wierzę w nich. I puszuję level. Dorzucę zaraz kawalerzystę. I zacznę sobie rolować. Tutaj jest niedźwiedź, który jest mega potężny. Rengar ma tylko level 1. Ja pierdzielę, jak ja mam sobie poradzić w tym lobby taką kompozycją z Rengarem level 1? Co ja robię w ogóle w tej grze? Co ja rzeźbię? Dobra, mam 20 HP. Ja wierzę w asasynów, oni są najlepsi. Patrzcie, teraz się będzie działo. Niech oni skończą potyczki, taktyczki i lecimy. Dobra, będzie stabilizacja. Dobra, weźmy takie coś. Cyk, cyk. Cyk. Dokładamy. Dobra, jest Kerry, level 2. Jeszcze brakuje Nylee. Dobra, czy ja coś mogę tutaj jeszcze znaleźć fajnego? Do 20 chciałem zejść. W porządku, w porządku. Może w takim razie zbudujemy tutaj Tytana? Nie, zbudujemy tutaj takie coś. Ej, to nie ma już... To miał być Frozen Heart, zapomniałem, że tego już nie ma w tym secie. No widzicie, kurde? Uczcie się na moich błędach. Zapiszcie to sobie. Dobra, Rengar level 2. Bez Infinity Edge jeszcze.
Jezu, no, dawaj, 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 skacz. Dobra, żyjemy. Żyjemy. Muszę się dostać tutaj. Muszę wziąć piąstkę. To jest bardzo ważne. Czy to w ogóle będzie możliwe do zrobienia, do zrealizowania? To jest pytanie. O, to jest pytanie. No dobra, jak ty działasz? No to dobre, dobre w sumie jest. No daję mu resy. To tak jakby wzmocnił Rengara. To jest dobry item. A nie można się śmiać. Tylko wypadałoby jakoś się ustawiać dobrze. Graves level 2 bez itemów. Ale jest duży Tempest. To jednak skoczył. To normalnie jest LeBron James. Wersja druga. Dobra. No i jest ten Jace AP. Ja wczoraj go grałem, on jest potężny. Ten Jace jest potężny, naprawdę. Ja nawet wczoraj grałem go po 3 shodziny. I też robił rzecz. No i co? Teraz muszę wziąć piąstkę. Bardzo ciężka gra. No próbowałem, kurde, ale widzę, że to... coś tu nie działa. Coś się tutaj nie dzieje, tak jakbym chciał. Wydaje mi się, że ten Zizirot jest moim przeciwnikiem. Bo on tauntuje. Także ja chyba ten Zizirot ściągam. Przecież z drugiej strony oddaję statystyki, nie? Ale ja chyba nie chciałbym, żeby mnie bili od razu. Tylko chciałbym asasynować. Więc ja zrobię tak. I zobaczymy, co się wydarzy dzięki temu. 15 HP, dobra, porolujemy, bo się boję. Jakieś upgrade'y, coś tu się porobi. Wydaje mi się, że ja już walczę o życie, także... także robimy upgrade'y. Gdzie jest ta Lilia? Tutaj jest. I jeszcze bym wziął to. No i co, Rengar coś tam robi bez tego portalu? Nie biją go? Nie biją go. Dobra, biją go i tak. A to dlatego, że front już sobie nie poradził. No i co? No i... i mam 1 HP. I co powiedzieć? Ja myślę, że to jest i tak dobre do wrzucenia na YouTube'a, bo to jest ciekawy eksperyment. Jak wiecie, mam taką zasadę, że wrzucam nawet takie gierki, żebyście wiedzieli, że zawsze jak wygrywam, to za pierwszym razem. You know, bro? You know what it is? Juliaczku, no co? Nie zmieścisz się tutaj. No nie ma. Nie ma tego, o czym się marzy. Marzenia nie zostały spełnione. Chciałem zrobić 4 Assassin plus 4 Cavalier. Niestety nie ma Nylee. Niestety zanim się doczłapałem do Assassinów, to już miałem takie early, że tragedia. Także unlucky gierka. Co nie znaczy, że ta kompozycja nie jest dobra, bo może jest dobra. Tylko po prostu gierka była unlucky. Czasem takie gierki się zdarzają. Jeszcze coś tutaj próbujemy podziałać, ale Shyvana to jest potwór. Nie wiem, czy ja się wychylam z tego, raczej chyba nie. O, niuniaczku, ty bestio. No i nie jestem ostatni. I mam też Edge of Night, to ja biorę go. Cyk, cyk. Robimy rolowanko. Rozpaczliwe, bo rozpaczliwe, ale robimy. No i co? No i tutaj dajemy chyba... dalej to. To najlepsze byłoby na Sejuani, bo ona może się zrobić na trójkę zaraz. To może tak zrobimy. Zakładając, że to jest w ogóle możliwe, żeby tam dotrzeć. Poświęćmy może tak. Żeby chociaż te AP dostawać.
Tak, teraz chociaż będziemy HP dostawać, aczkolwiek no nie dostaniemy tych portali. Jakbym to poświęcił, to ona dostanie, ale tylko ona. Dobra, jest jakie. Ale ciekawe są te synergie. Trzeba przyznać, że mieli bardzo ciekawe pomysły. Zobaczmy, czy chcemy się przesunąć, czy nie. Chyba nie. Chyba nie chcemy się przesunąć. No dobra, zobaczmy. No. Niedźwiadek potężny. Rengar się długo zastanawiał, kogo fokusować, ale się zdecydował. Miejmy nadzieję, że na czas. O! Przeskoczył jak dziki. Tylko ten niedźwiedź, on jest potężny. I jeszcze ten front tutaj do przejścia. Daj spokój, no nie ma szans. Jest jak jest! Tak wyszedł mi ten eksperyment, a raczej dzisiaj nie wyszedł. Natomiast zapraszam was wszystkich na streamki i na Discorda, wszystkich pozytywnych ludzi. Bardzo mi miło, że jesteście ze mną, że wpadacie tutaj posiedzieć. Życzę wam wszystkiego dobrego, całuję w cic i zapraszam do przygotowywania się na PBE do setu 7,5. Miłego dnia!